Smog. Ale smog, smog. No nie wiem, gdzie ta kamera ma mikrofon, więc w związku z tym nie wiem, z której strony lepiej mówić, żeby było lepiej słychać. Ale myślę, że wiem, co zrobić, żeby było lepiej widać. No i jeszcze nie jest tak źle, bo blok naprzeciwko jeszcze widać. Więc w związku z tym pewnie coś tam będzie słychać, jak się do maksimum zgłosi. Do maksimum zgłośni dźwięk w komputerze. Do maksimum zgłośni siłę głosu. Za to płaci. Komu? Jedyne co zostaje to radość życia. Radość życia to na przykład pokazanie takich rzeczy, których nikt nigdy nie zobaczy. Ja na przykład wspominam taką mgłę z młodości, którą mi kiedyś wczesnym rankiem pokazał tata, mówiąc: chodź, chodź, pokażę ci coś, syn. Strasznie byłem zaspany i zły, ale wyskoczyłem z aparatem, powiedział: weź aparat ze sobą. Sfilmowałem, narobiłem zdjęć, do dzisiaj mam wspomnienia. Chociaż zdjęć nawet dyskanować nie mogę. Ale i pamiętam. Są fotografie wewnątrz mózgu. Wielokrotnie oglądane zdjęcia związane ze wspomnieniami. Utrwalone fragmenty rzeczywistości. Twarz ojca. Majora Sylwanowicza. Czy już nie majora, a już pewnie zdegradowanego, czy zwolnionego ze służby wojskowej. Ale jeszcze coś mógł przekazać. Mgła jest taka, że długo nie opadnie. Czas został zmieniony dzisiaj w nocy. Znaczy wczoraj w dzień, albo dzisiaj w nocy. W każdym razie udało się wszystkie zegary poprzestawiać i nie spóźnili do pracy.
podobno ma opaść w ciągu dnia, ale tak mówi w Warszawie, w związku z tym nie wiem, czy w wrocławskiej telewizji jest ta sama prognoza pogody, którą transmitują z Warszawy, czy też opracowują własną prognozę pogody na podstawie lokalnych stacji pogodowych. Pewnie coś tam można zobaczyć rano w telewizji też. Pewnie tą mgłę też sfilmowali i pokazali. To się nazywa spektakularny. Nic nie widać, a tę radość.